Chcę poprosić was, szczególnie ciebie Moniko i ciebie Marcinie, żeby ten czas, który dzisiaj zupełnie inaczej będzie biegł od tego momentu, żebyście przeżyli go sercem i żebyście przyjęli siebie jako dar, który dzisiaj chcecie tutaj przy Bogu sobie podarować, na dobre i na złe. To, co się stanie zaraz na ołtarzu, to nie jest żadna magia, hokus pokus, czary mary. To jest sakrament, przez który Bóg powie wam, możesz do Niego mówić, mój mężu, a ty możesz mówić do niej, moja żono.